Złodzieje, którzy pojawili się na terenie jednej z suwalskich firm w nocy z 6 na 7 grudnia, tuż przed czwartą rano, wrócili na obrobioną posesję 9 grudnia wieczorem i mówiąc dosadnie, dobrali fantów. Obie wizyty intruzów zarejestrował monitoring. Pierwszej nocy łupem były akumulatory. W środku nocy, zaledwie kilkaset metrów od... Siedziby Suwalskiej Temidy, na ogrodzony teren, wszedł młody człowiek i po chwili opuścił podwórze z dwiema samochodowymi bateriami. Dźwigając je, nie niepokojony przez kogokolwiek, spokojnie odchodzi ślepą uliczką w kierunku pokoszarowych budynków usytuowanych przy ulicy Sejneńskiej. Kolejna noc była spokojna, ale już w niedzielę wieczorem, zaledwie 20 minut po godzinie 19. Pod tę samą posesję podjechał tym razem już samochód, wysiadł. Z niego trzech mężczyzn, dwóch bez problemu pokonało ogrodzenie i ze spokojem czyściło plac ze zgromadzonych na nim części samochodowych. Trzeci z mężczyzn stał na ulicy, ponad siatką, odbierał skradzione przedmioty, obserwując jednocześnie, czy do miejsca przestępstwa nie zbliża się jakiś przechodzień. Żadnego wrażenia nie zrobiły na nim ani na pozostałych złodziejach przejeżdżających w sąsiedztwie auta. Pod koniec tej wizyty złodzieja stojącego na czujce, jednak coś zaniepokoiło bo zarówno on, jak i jego koledzy nabrali lekkiego przyspieszenia i opuścili posesję. Wartość skradzionych przedmiotów nie jest duża. Znacznie większa jest zuchwałość przestępców, a może to po prostu poczucie bezkarności? W pobliżu jest gmach suwalskiego sądu, a jak głosi pożekadło, pod latarnią najciemniej.